Była to artystka wielu dyscyplin twórczych, była wspaniałą witrażystką, była to przede wszystkim znakomita patriotka, osoba znająca polską kulturę i powołała w czterech dzielnicach Krakowa Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, stowarzyszenia, które integrują malarzy, poetów, muzyków. Cieślińska ma obrazy we wszystkich muzeach. Wykonała projekty do witraży w 140 kościołach. Jest maj 1940 roku. Wiosna jednak, mimo okupacji i wojny, jest zawsze zwycięska. Kwitną bzy. Siedzę w pociągu elektrycznym. Rysuję studia rąk siedzących naprzeciwko mnie ludzi. W przedziale panuje przygnębiająca cisza. Ludzie patrzą w otępieniu na dziewczynę z jasnymi warkoczami, rysującą ich spracowane ręce, leżące bezradnie na kolanach, jak płochliwe ptaki, gotowe w każdej chwili do odlotu. Było to w sierpniu 2003 roku. Zadedykowałam wówczas jej ten wierszyk. Za krańcem huty się ostało miasteczko ze snów, to Grębałów, gdzie bieg szyn w pętlę się zaplata, wysiadłam, myśląc, koniec świata. I dalej miedzą z góry biegłam, aż cud miasteczko u stóp spostrzegłam. Skryte za łąką, za złotym łanem, kwiatami domki kołysane, labiryntami krętych uliczek, swoistym rytmem biegnie życie. Do dziś w pamięci wdzięcznie chowam smak ciast przysmaków z Grębałowa. Akademia Filmowa Najmłodszego Widza to cykl zajęć dla dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej związanych z edukacją medialną. A teraz mówisz do kamery, jak ci powiem start, to powiesz łapać złoczeń, dobra? Tak, głośno. Głośno powiedz, wyraźnie. Największy nacisk kładziemy na warsztaty filmowe, które prowadzą ludzie zawodowo związani z filmem. Reżyserzy, twórcy filmów animowanych, dźwiękowcy, którzy również potrafią nawiązać kontakt z tymi małymi dzieciakami i włączyć je do wspólnej zabawy. Jednym z tematów jest na przykład, jak powstaje film. Na tych zajęciach dzieci same tworzą film przy pomocy reżysera, występują w nim w charakterze aktorów, operatorów kamery, scenografów i już pod koniec zajęć uczestniczą w premierze tego filmu.